Z dniem 18 marca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję, na podstawie której wojsko pomoże policji w walce z koronawirusem. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podjął decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponad 2000 żołnierzy wraz ze sprzętem będzie dziś zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze m.in. wspierają służby MSWiA w obronie granic, pomagają osobom w kwarantannie oraz w transporcie medykamentów do szpitali, informuje na swoim Twitterze minister obrony narodowej. Wojska Obrony Terytorialnej na polecenie ministra obrony narodowej uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną.